Cześć! Dzisiaj kolejny film z serii Hodowle karmowe. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak założyć hodowlę karmową muszki owocówki. Muszka owocówka jest dość powszechnie używana w terrarystyce, w akwarystyce troszeczkę mniej, aczkolwiek jest bardzo dużo gatunków ryb, które bardzo chętnie pobierają muszkę z powierzchni wody. Możemy tu wymienić wszelkie ryby karpieńcowate, szczupieńczyki bardzo chętnie pobierają ten pokarm. Możemy go podać trążenicom, które też bardzo fajnie ten pokarm pobierają. No, a nawet większe żywolutki. Oczywiście wszystko musi być dopasowane do wielkości pyska danej ryby. Ok, jeśli chodzi o pożywkę, to w internecie jest mnóstwo przepisów. Sam przez dobrych kilka lat hodowałem żywołazy i w tamtym czasie przerobiłem mnóstwo różnych przepisów pożywek. Były to pożywki tak zwane drosomiksy, czyli w oparciu o agar, mąkę pszenną. Były to pożywki później w oparciu o jakąś bazę, którą stanowiły płatki owsiane czy płatki musli i różne wariacje tych. Czasem były używane drożdże, czasem jogurty naturalne. Dzisiejszy przepis na pożywkę, który Wam pokażę, dostałem od kolegi i on się rzeczywiście sprawdza, nie wydziela dużo nieprzyjemnego zapachu, bo z tymi pożywkami jest różnie. Oczywiście możecie kupić gotowe pożywki, które tylko zalewa się wodą, dodaje się trochę drożdży i to jest wszystko. Jest to bardzo wygodne podejście. Jeśli nie potrzebujecie dużo tej hodowli, to nie stanowi to najmniejszego problemu. W hodowli ogólnie spotykamy dwa gatunki, jest to Melanogaster i Hidei. Pojawiają się ich różne mutacje, jakieś Golden Eye. Wszystkie te muszki mają mutację, która powoduje, że stają się nielotne. Są to Carly, czyli poskręcane skrzydełka, bądź Wingless, czyli te skrzydełka znacznie wydłużone, także muszki nie mogą latać i w zasadzie poruszają się skokami i dzięki temu jest je znacznie łatwiej podawać, bo tak szybko nie uciekają. Lotna muszka od razu wylatuje z hodowli, natomiast tą muszkę da się bardzo łatwo z tej hodowli pozyskać i później skarmiać. Ostatnio pojawił się też trzeci gatunek Drosophila funebris. Jest to muszka, która wielkością dorównuje muszce Hidei, czyli te 4 mm, ale ma szybszy cykl rozwoju. Jeśli chodzi o rozmiary muszek, to Melanogaster to ma z 1,5 mm, Hidei do 4 i Funebris też do 4 mm. Cykl rozwojowy, oczywiście on jest stricte uzależniony od temperatury, w jakiej te muszki trzymamy, więc to może być różnie, ale w przypadku Melanogaster 2-3 tygodnie, w przypadku Hidei 3-4 tygodnie i Funebris gdzieś po środku się tutaj mieści. Muszki, tak jak mówiłem, różne pożywki w różny sposób działają i ten zapach jest mniej lub bardziej intensywny. No niestety, jeśli tych hodowli muszki będzie dużo, no to ten zapach będzie wyczuwalny. Aczkolwiek przy kilku hodowlach nie powinno być to problem. Jeśli chcemy zachować ciągłość hodowli muszki, to powinniśmy co tydzień zakładać nowe hodowle. Wtedy możemy być pewni, że będziemy mieli zawsze dostępne muszki. Dobra, co będzie potrzebne do zrobienia pożywki, o której wspomniałem? Jako bazę wykorzystamy płatki owsiane. Najzwyklejsze płatki owsiane, które są do dostania w każdym sklepie. Do tego będzie potrzebny mus jabłkowy. Też różnych producentów w różnych sklepach, w różnej cenie dostaniecie. No i oczywiście drożdże. Drożdże mogą być suszone, są chyba najwygodniejsze do podania. Dzięki temu, że nie trzeba ich rozpuszczać w wodzie, tylko wsypujemy do pożywki. Będziemy jeszcze potrzebować jedną bardzo ważną rzecz. Będziemy potrzebować taką włókninę drzewną, która pozwoli nam, którą będziemy wkładać do pudełka. Ona też jest możliwa bez problemu do kupienia na chociażby Allegro. Ją Wam pokazuję. Tak wygląda. No i oczywiście pojemnik do hodowli. Tutaj jest pełna dowolność, bo tak naprawdę mogą być to naczynia szklane, plastikowe. Plastikowe wiadomo, jednorazowe szklane możemy wykorzystywać wielokrotnie.
Mogą być to butelki po napojach, mogą być to słoiki. Tutaj jest pełna dowolność. Na górę takiego pojemnika dajemy drobniutką siatkę. Możemy wykorzystać ręcznik papierowy, tylko trzeba z nim uważać, bo żeby się nie przerwał, może być to takie ściereczki jednorazowe, kuchenne. No, opcji jest bardzo dużo. Jak dojdziemy do momentu zakładania już samej hodowli, to zobaczycie, jak ja to robię. Czyli tak, ja na opakowanie 500-gramowe tych płatków daję jeden taki słoik musu jabłkowego. Płatki trzeba zalać wrzątkiem. Płatki trzeba zalać wrzątkiem. Przed chwilą zagotowała się woda. Ja to robię w garnku przeznaczonym do moich celów akwarystycznych, hobbystycznych. Płatki zalane wodą. One warto sobie zostawić jakiś zapas wody, bo one będą stopniowo pęczniały i a pożywka nie może być za sucha, nie może być też za mokra. Jeśli zrobimy za mokrą pożywkę, możemy dodać płatków albo na przykład mąki pszennej. Ja w tym momencie, jak płatki nasiąkają wodą, już dodam sobie ten mus. Oczywiście, jeśli chodzi o proporcje, możecie sobie podzielić na pół, na 1/4, nie musicie wykorzystywać całości. Aczkolwiek nie stanowi problemu fakt, żebyście zrobili więcej tej pożywki, spakowali ją sobie w woreczki strunowe i zamrozili. Ja tak robię, tak samo robię z pożywką dla wszystkich nicieni. Albo mrożę ją od razu już w pudełkach, w których będę później hodował muszki czy nicienie, albo po prostu mrożę w woreczkach strunowych takie porcje, jakie wykorzystuję na raz. Okay. Dobra, słuchajcie, teraz drożdże dodajemy na samym końcu, bo gdybyśmy dodali je do ciepłej mieszanki, no po prostu zginą. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, żeby tą pożywkę po przygotowaniu przykryć, bo jeśli złożę jajka, tam zwykła muszka, to zamiast nielotnych muszek będziemy mieli muszki latające. Podobna sytuacja ma się w momencie, w którym hodowla muszka dostanie, latająca się muszka, dostanie się do już działającej hodowli. Wówczas też zdegeneruje się ta hodowla i uzyskacie same lotne egzemplarze, a naprawdę nie ma nic przyjemnego w tym, jak cała hodowla wyleci po prostu na mieszkanie i obsiądzie wszystko, co ją będzie bawiło. Słuchajcie, pożywkę trzeba dobrze przemieszać. Zostawić do ostygnięcia. Jak pożywka ostygnie, to będzie można poprzekładać do pojemników hodowlanych, dodać kuchnię drzewną, dodać drożdże i dodać porcje zarodowe muszek. Wracamy za chwilę, jak pożywka ostygnie. Słuchajcie, pożywka ostygła, więc możemy zakładać hodowlę. Ja do zakładania hodowli muszki owocówki używam takich plastikowych pudełeczek. Do tego mam oryginalne wieczko, w którym wycinam taki prostokąt. Następnie zabezpieczam ten otwór wentylacyjny taką drobną siateczką. To jest taka szyfonowy materiał. On nazywa się organza, można go kupić na Allegro, kosztuje bardzo mało, także jednorazowy sokup wystarcza na bardzo długo. Czyli kładziemy później taką siateczkę przyciętą, na to
dajemy oryginalne wieczko, w którym jest wycięty prostokąt. Proszę. I to wygląda tak. No nadmiar można oczywiście tej siateczki dociąć. Ja nigdy nie byłem zbyt pedantyczny w tych sprawach, więc po prostu wyciąłem zwyczajnie za dużo. Dobra. Czyli do tak przygotowanego pudełka musimy nałożyć pożywkę. Ważna sprawa, jak zestawiacie pożywkę do przestygnięcia, musicie ją przykryć ze względu na to, żeby nie dostały się do niej latające muszki, bo złożą tam jajka i za chwilę nasze hodowle będziemy mogli wyrzucić. Dobra, czyli tak. Nakładamy sobie porcję pożywki. Ja to robię na wysokość gdzieś powiedzmy 2 cm. Tak to, tak to wygląda. Następnie do tego dodaję wspomniane już pełny drzewnej. A, jeszcze przedsypuję trochę drożdży po prostu. Rozsypuję po prostu po powierzchni pożywki. Wsadzam tą watę i nasza hodowla jest gotowa. Dobra, ja założę sobie więcej hodowli i zaraz wrócimy do tego, w jaki sposób przesypywać muszki. Włożyłem już pożywkę, nadmiar pożywki, która została, włożyłem do lodówki, później przełożę sobie w jakiś woreczek i zamrożę, będę miał na następny raz od razu gotową. Czyli tak samo jak poprzednie pudełko, trochę drożdży, w
herbata. Jeśli nie macie takiej waty, możecie użyć ręczników papierowych, one też się sprawdzają. Jak zakładałem pierwsze hodowle muszki, nie miałem takiej waty, zakładałem po prostu wrzucając ugniecione ręczniki papierowe. One też całkiem dobrze się sprawiały. Dobra, hodowlę sobie odłożę. Ja robię ich 8. 4 sztuki będą dla chyty i 4 sztuki dla melanogastera. Dobrze, słuchajcie, teraz tak. Będzie potrzebne jakieś naczynko do przesypywania muszek. Ja użyję takiego, to są takie 400 ml kufle do piwa. Lepsze by było coś troszeczkę szerszego ze względu na wygodę w przypadku tego pudełka. I może tak, może użyję po prostu takiej miarki. Ona będzie dużo lepsza. Tylko jeszcze ją przetrę w środku. Chodzi o to, żeby było sucho, bo zaraz opuszczymy to wapnem, takim jaki można kupić i podaje się gadą. Muszki wtedy po prostu zwyczajnie spadają ze ścianek, bo ścianki się opuszczyły w tym wapnie i nie uciekają z niego zwyczajnie. Dobra, ja mam tu trochę takiego wapna. W zasadzie możecie użyć każdego wapna, które będzie w sklepie zoologicznym do gadów. Chodzi o to, że to jest bardzo takie drobne. Ja osobiście używam wapna z Umedu bez witaminy D3, no bo po co ona ma w takim przypadku? Trochę trzeba pomieszać, żeby okruszyć. I teraz tak, zaczynamy od chydei. To są hodowle założone już jakiś czas. Tych muszek jest tu bardzo dużo. Jak zrobić, żeby te muszki nie usiedły? Strzepujemy. Trzeba co jakiś czas strzepywać. Teraz jak te muszki są strzepane, one teraz zaczynają wychodzić do góry i po prostu wytrzepujemy je do tego pudełeczka. Chwileczkę to zajmuje, bo trzeba poczekać, aż te muszki, które opadły, na dno wyjdą. Dobra. Zauważyliście, jak odkładałem, to jeszcze strzepnąłem, żeby one zwyczajnie po prostu nam nie wyszły. Zamykam, biorę drugą hodowlę. Tyle mi spokojnie wystarczy. Zamknięte i teraz zobaczcie. Znajdują się muszki, które nawet nie wspinają się na ścianki. Jest też jakaś reszta waty, ja ją wyrzucę. Nie potrzebujemy jej w innej, w świeżych hodowlach. Ok, czyli teraz tak. Ja zakładam sobie 4 hodowle dla melanogastera. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery. Przykrycie. Dobra. Mam naszykowane. Różka. Watę trochę powciskam do środka, żeby nam nie wystawała, bo może utrudniać zamknięcie później pudełka. I po prostu z tego wytrzepuję trochę muszek. Naprawdę do założenia jednej hodowli wystarczy około 30 sztuk, czyli
naprawdę bardzo mało i już będziemy mieli całkiem sporą później podobne. Tym wapnem nie należy się przejmować, one później się otrzepią z tego wapna bez najmniejszego problemu. Ważne, żeby cały czas gdzieś tymi pudełkami tak manewrować, żeby te muszki opadały na dno, czyli tam uderzać niedelikatnie, by po prostu muszki nie wyszły. Dobra. Następna hodowla gotowa. I teraz co ważne, trzeba sobie opisać te hodowle, czyli jaki jest to gatunek muszki. Co prawda jest jej łatwo odróżnić, melanogaster od hydei no, są znacznie mniejsze, więc nie będzie problemu, ale na pewno trzeba zapisać sobie datę, kiedy te hodowle zostały założone. Dzisiaj mamy 29 maja, więc ja sobie opisuję na samych pudełkach, ponieważ przykrywki i te siateczki często wykorzystuję powtórnie. Czyli 29 maja, hydei. Opisanie jest bardzo ważne, bo czasami możemy zapomnieć, kiedy zakładaliśmy tą hodowlę, a tak jesteśmy w stanie plus minus kilka dni przewidzieć, kiedy będzie wysyp tej muszki, tak żeby przygotować się na skarmianie czy założenie nowych hodowli. I jak już Wam wspominałem, jeśli będziecie zakładać tą hodowlę raz w tygodniu, będziecie mieli z czasem oczywiście przyjdzie taka ciągłość, że co tydzień macie coś do skarmienia i czy będziecie karmić płazy, ryby, bezkręgowce, to będzie dla Was dostępna. Dobrze, słuchajcie, ja jeszcze teraz założę 4 hodowle małej muszki. Wysypię to wapno tym wszystkim tutaj, żeby w zasadzie tą żyję osobnego naczynia, nie chcę wymieszać tych muszek. Czyli użyję tego pierwszego po prostu kufelka, kubka plastikowego. Ponownie trochę. Nadmiar odsypię, trochę zostało, widzicie, jest troszeczkę okruszony, nie będzie problemu. Tu mam, zobaczcie, tak wygląda inna przykładowa hodowla małej muszki. To jest taki kubek, w którym są jakieś szyjki, napoje sprzedawane. Zabezpieczony jest kawałkiem gąbki i procedura jest w zasadzie identyczna. Jeszcze sobie tylko przygotuję od razu siateczkę i przykrycia. Też strzepujemy. Tylko jest lepiej używać naczyń z szerszym, o większej średnicy, bo mniejsze jest prawdopodobieństwo, że jakaś muszka się wydostanie. Zresztą widzieliście, przy hydei w zasadzie żadna nie uciekła, póki co melanogaster też, ale tu jest słabsza pożywka, to jest hodowla, którą sobie kupiłem, żeby mieć z czego założyć swoje hodowle i niestety przy wytrzepywaniu pożywka zaczęła wyjeżdżać. O. Jedna muszka uciekła, zostały jakieś pokojniki, nie chcę, żeby raz wyrzucę. Pożywka do muszek powinna stać i tak jak Wam pokazywałem te hodowle, z których zakładałem,
Ona jest tutaj już w znacznej części zjedzona, ale można spokojnie ją przewrócić i nic się nie dzieje. To jest bardzo kluczowe w przypadku pożywek dla muszek, ze względu na to, że widzieliście, jak wytrzepujemy, żeby ta pożywka nam nie spadła. Tutaj niestety albo jest za rzadka, albo jest jakaś inna receptura i zaczęła się wysuwać, także tu trzeba troszeczkę inaczej podejść do przesypywania, czyli na pewno większa średnica tego naczynia i po prostu ostrożnie to robić. Dobra, czyli odkładam. No, nie wytrzepałem za dużo tej muszki, zaraz wytrzepię jeszcze więcej. Ale już mamy kolejne 4 hodowle. Trzeba robić to ostrożnie, ale muszę więcej, bo za mało. Pożywka cała się rusza, więc no nic, daruję sobie po prostu tam mniej tej muszki do hodowli, ale spokojnie da radę. Dobra. Czyli procedura identyczna. Wsypujemy muszkę. Poszczególne gatunki nie różnią się jak gdyby sposobem chowu. One różnią się tak naprawdę rozmiarami, długością cyklu. Nie wiem, czy było to widać, ale melanogaster jest dużo mniejszy od idei, ma też szybszy cykl, więc może być wykorzystywana przy drobniejszych zwierzętach i na pewno szybciej świeżo założone hodowle będą gotowe do wykorzystania. Zostało naprawdę mimo tych muszek, ale coś na pewno z tej hodowli również będzie. Widzicie, sposób z przyciętymi wieczkami i z tą siateczką jest bardzo, bardzo wygodny. Jak nie wiedziałem, że można używać tej siateczki, to mi podpowiedział kolega z Tropical Factory, Filip. Pozdrawiam, Filip. To używałem wcześniej wspomnianych już ręczników papierowych albo ściereczek jednorazowych, natomiast ta siateczka jest bardzo wygodna, no i dużo łatwiej, po prostu przycinamy, zamykamy i to trwa chwilę, przygotowanie sobie kawałka takiej siateczki i tego przykrycia. Jak widzicie, zakładanie hodowle, zrobienie samej pożywki jest bardzo proste, a w łatwy i przyjemny sposób możemy urozmaicić naszym zwierzakom dietę. Czy będą to ryby akwariowe, czy będą to na przykład drzewołazy, dla których muszka stanowi cały czas podstawę tego żywienia, to tak samo jest, prosto, szybko i efektywnie. Musicie pamiętać, że muszki mają wady, chociażby główną wadą to jest ten zapach, który pojawia się z pożywek i oczywiście on eskaluje wraz z liczbą tych pudełek, które macie z hodowlami i w przypadku drzewołazów, no drzewołazy są taką grupą żab, w których tak naprawdę oprócz samej hodowli drzewołazów hoduje się masę karmówki dla niej i to jest cała niewygoda i trudność w hodowli drzewołazów. To przy drzewołazach czasem dochodzi do absurdu, bo to rzeczywiście śmierdzi. Natomiast dobrze zrobiona pożywka, taką jaką Wam pokazałem, nie ma aż tak intensywnego zapachu. Są pożywki komercyjne, które praktycznie w ogóle nie wydzielają tego zapachu. Je też można wykorzystać. One są w formie instant i są nawet wygodniejsze w użyciu. Bo jeśli Wy potrzebujecie troszeczkę tej muszki do skarmienia rybom akwariowym, kroporczykowcom, szczupieńczykom, możecie jedną hodowlę w tygodniu sobie zakładać i używać tej pożywki instant. Ten koszt jest minimalny, a na pewno nie odczujecie tego zapachu, mniej jak gdyby roboty, bo tą pożywkę musicie przygotować, ona później stygnie. No. Także w przypadku, jeśli zamierzacie robić małe hodowle, polecam różnego rodzaju gotowe pożywki dla muszek, to będzie dużo wygodniejsze. Jeśli uważacie, że coś pominąłem w filmie, jeśli chcecie o coś dopytać, zapraszam do komentowania
na pewno odpiszę. Jeśli film Wam się podobał, to oczywiście łapka w górę. Zapraszam do subskrypcji kanału. Pamiętajcie o tym, wtedy będziecie dostawać te powiadomienia na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam. Cześć.